To już trzecia edycja LAN Party w Świdnicy. Kto jest inicjatorem imprezy i jak to się wszystko zaczęło? Inicjatorem imprezy jestem ja z moim kolegą wraz z Michałem Jabczykiem. Zaczęło się od tego po prostu, że stworzyliśmy grupkę ludzi na Facebooku. Zapytaliśmy się, czy robimy taką imprezę na samym początku, to było 2 lata temu. Zaczęliśmy działać, zrobiliśmy pierwszą imprezę, później drugą, już troszeczkę większą. Teraz wzięliśmy się za trzecią. Jest ona w całkiem innym miejscu, bo przecież 2 poprzednie edycje były w Budowlance. Teraz jesteśmy na hali w Bolku. Wzięło się tak naprawdę znikąd, po prostu rzuciliśmy hasło i tyle, tak? Zaczęliśmy działać, tak? A czym się różni taka impreza od grania przed komputerem w domu? To jest, tutaj można powiedzieć, że można się sprawdzić tak naprawdę, bo tutaj każdy ma pogląd na przeciwnika, tutaj też działa wywieranie presji na przeciwniku, bo jednak patrzymy mu w oczy, prawda? Też turniej offline jest taką fajną inicjatywą, że można się spotkać ze swoimi przyjaciółmi z bardzo daleka. Przyjechali tutaj ludzie nawet z nadmorza, także... No właśnie, ilu jest uczestników? Uczestników jest 16 drużyn, po 5 osób w każdej drużynie. A dlaczego akurat te 2 gry? Counter-Strike Offensive jest teraz najbardziej popularną grą, jeżeli chodzi o świat e-sportu, prawda? Gra drużynowa, gra taktyczna, tutaj walczymy o rundy, o każdą przewagę. Można też powiedzieć, że też to w pewnym sensie przyciąga do siebie, prawda? Że ludzie ze sobą współpracują i jakoś to wszystko do przodu idzie. Będzie kolejna edycja? Plany na 4. edycję no przewidujemy, ale czy kiedy też nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Nie wiem też, czy miasto wyrazi zgodę na to, bo miasto jest współorganizatorem tego, bo miasto dofinansowuje ten turniej i dzięki niemu jesteśmy tutaj, gdzie teraz jesteśmy, także jeszcze jest wszystko w planach.